czy do współpracy zaprosił nas Paweł Bosnik, bo już pracowałyśmy z nim przy słowniku hazarskim. Tutaj grupa około 15 osób, które pracowały z Pawłem Bosnikiem przy słowniku hazarskim w Teatrze Kochanowskiego. I no, zaprosił nas do współpracy przy tym spektaklu. Myślę, że większość z nas ochoczo się zgodziła, ponieważ to jest zawsze jakiś fajny projekt, zawsze Paweł coś interesującego wymyśli. Do tego było właśnie te 15 osób. Ćwiczyliśmy piosenki, słuchaliśmy założeń spektaklu, spotykaliśmy się z aktorami, którzy grają główne role i również ze scenografką. Rozmawialiśmy na temat tego, co dzisiaj będziemy robić. Ubrania? Macie swoje czy wyrzucone z teatru? Tak, własnoręcznie szyte. Znaczy, z tego co wiemy, to tak, ponieważ dawno już nie widzieliśmy się z Pawłem, nie wiemy tak naprawdę, co on dla nas przygotował na dzisiaj. Ale myślę, że tak, to chodzi o stworzenie nagrań, które będą tłem do spektaklu. Znaczy bardziej dorsów, ponieważ no, jestem jednak troszkę, bardzo lubię dorsów, dlatego to był w ogóle bardzo, bardzo ciekawy projekt ze strony Pawła. Tak, ja dowiedziałam się od koleżanki właśnie, że jesteś taki obok. Tak, namówiła nas ty właśnie koleżankę. Przepraszam. Tak, chciałam zrobić coś szalonego. Coś szalonego? No świetnie. A powiedzcie mi, jak to było z kompletowaniem stron? Współlokatorka. Nie, tak wyciągnęła szafę po prostu. Zajęło wam przygotowania do tego, żeby to dzielić? 15 minut. Po to, żeby stworzyć takie wrażenie, że cofamy czas. Mhm. Ponieważ nie możemy go cofnąć do lat 70, to robimy lata 70 dzisiaj, a na premierze będziemy przywoływać ten moment. Czyli wpuszczamy w zarys scenografii, która już częściowo stoi, wpuszczamy taką częściowo grupę, z którą ja pracowałem przy okazji spektaklu Słownik Hazarski, czyli Dzieci Snów. Tą ekipę wpuszczamy, a częściowo ludzi, którzy po prostu przyszli dzisiaj. Tamta ekipa się uczyła jeszcze dwóch utworów, które będziemy nagrywać. I wpuszczamy ich na scenę w strojach z lat 70. Po to, żeby w spektaklu pojawiły się taki rodzaj duchów, postaci, których tam tak naprawdę nie ma, ale chcemy to nakręcić w ten sposób, żeby nakręcić ich w scenografii, żeby potem ich wyświetlić w scenografii dokładnie w tych samych miejscach, w których oni stoją. Czyli żeby, no właśnie, stworzyć takie wrażenie, jakby ktoś próbował wywołać fotografię, tak jak to się kiedyś wywoływało w ciemni, ten obraz się pojawia, wyłania. A ten nasz Morrison jest właśnie taki bardziej analogowy. I przez to myślę, że jest taki bliższy ciału trochę. Poza tym ten spektakl opowiada o bardzo szczególnym momencie w życiu Morrisona, czyli o jego śmierci. The end. Ojcze, tak synu, ojcze, tak synu, ojcze. I to ojcze pozostaje bez odpowiedzi.